wojna, ojca zabrali do wojska, a mój starszy, najstarszy brat był w takiej organizacji, strzelecka organizacja, strzelcy, którzy pilnowali, prawda, przed paleniem wiosek i tak dalej. Więc ojca powołali do wojska, ojciec poszedł na wojnę, myśmy zostali naturalnie w domu. Po jakimś czasie, może nie wiem, dwóch, trzech tygodniach Niemcy wkroczyli z samego rana. Matka nas wysłała do ogrodu jabłka zbierać. I jak byłem w ogrodzie, to usłyszałem straszny strzał, taki, pani eksplozję. Ale nie wiedziałem, co to w ogóle było. Za jakieś może dwie godziny później zaczęły polskie wojska. Oni niby szli na ojciec Lwowa czy coś takiego, ale ja myślę, to wszystko uciekało do Rumunii, wie pani, tej, bo to nie było takiej organizacji. Więc Niemcy obstrzeliwali nasz ogród. Całe szczęście, że nie trafiło w dom ani nic. Po drugie, bo tam takie rozwidlenia były, wie pani, jedna szosa szła tam w góry, a druga szła, ja myślę, to szła na Lwów, wie pani, ja nie jestem pewny teraz. Więc po jakimś czasie, może 2-3 godziny później, to już było po obiedzie, niemiecki patrol przyjechał na nasze podwórze na motocyklu, dwóch Niemców w tej przyczepce, wie pani, jeden. No i przyszli, zaczęli rozmawiać z moją matką. Przyszedł Niemiec, który rozmawiał, znaczy tam mieszkał na kolonii. On tłumaczył, prawda. Zapytali się, gdzie, bo wiedzieli, nie wiem dlaczego, gdzie jest ojciec. To ojciec, matka powiedziała, że na wojnie, a gdzie jest starszy, bo najstarszy mój brat, matka powiedziała, że jego teraz tu nie ma. Czy on ma jakąś broń? A mój tak, on ma karabin, który w strzeleckiej organizacji miał. Więc oni powiedzieli, że on to musi oddać do sołtysa. Więc on to później oddał tam. No i oni odeszli, Niemcy. Po jakimś, przez chyba 3 dni nie było ani Niemców, ani nikogo, tylko nasze niektóre oddziały jeszcze uciekały tamtędy, pani. Nawet mój nauczyciel, który był w broni pancernej, pamiętam dwa takie czołgi, wie pan, przyjechały tam na nasze podwórze, on z matką rozmawiał i pojechały, wie pani, uciekły, znaczy ja my się uciekały. I panie, 3 dni nikogo nie było. W tym czasie, kiedy nikogo nie było, to Ukraińcy zaczęli rabować, palić, wie pani. Czyli wioska była pół Polaków, pół Ukraińców? Jak to no, wygląda? Znaczy kolonia i osada była osobno, ale obok tam niedaleko była wioska ukraińska, wie pani, i oni stamtąd napadali. Przez 3 dni takie było bezkrólewie. W końcu przyszli Rosjanie w nocy, tam na tych koniach obdarcie, panie Brudasz, i później czołgi przyszły rosyjskie. I trochę się Ukraińcy uspokoili. Więc, a mieliście też jakąś polską samoobronę przeciwko Ukraińcom? No, panie, tam co mogli robić, panie? Oni szukali mego brata. My, panie, chcieli złapać, ale on się chował gdzieś tam, panie. Jak przyszli Rosjanie, to mój brat przyszedł do domu. I później, może, ja wiem, parę dni później, ojciec przyszedł, ale ojciec uciekł z niewoli, był w niewoli niemieckiej, koło Lwowa się gdzieś tam dostał, panie, przyszedł i w nocy. No i panie, jak tylko przyszedł, może jakieś pół godziny później, przyszło dwóch gości. Jeden Żyd, to jest, jego ojciec miał sklep u nas tam na tym Żulinie. To tam niedaleko było te kółko rolnicze, bo oni przed wojną to zakładali te kółka rolnicze, oni, żeby gospodarze sprzedawali swój towar tam drożej, aniżeli u Żyda. Więc jego syn przyszedł, panie, ja nie mogę się nazywał, panie, z tymi czerwonymi opaskami, przyszli dwóch i z karabinami. I z ojcem, znaczy zapukali, ojciec otworzył. Rozmawiali może, ja wiem, z pół godziny.
poprosili, żeby ojciec im dał zapalić, bo to mieli tam tego tytoniu, to jest tam skręcili i poszli, panie. No i ten czas jak raz było, panie, zbierali, panie, plony. Ja pamiętam, skończyliśmy kopać kartofle, jeszcze ja też zbierałem do koszyka, bo tam nie było maszyn, trzeba ręcznie zbierać, panie. I przyjechał patrol, znaczy nie patrol, ja nie wiem, rosyjski trak, samochód ciężarowy. Przyjechało dwóch Rosjanów i ten sam Żyd i ten sam Ukrainiec. No i ojcu kazali nałożyć żakiet, ojciec nałożył jakieś tam kurtkę czy coś, panie. I zabrali go do stryja. Matka się pytała, gdzie go zabieracie i tak dalej, to oni mówią, że tylko na przesłuchanie i my go puścimy, ale jak zabrali, panie, to było już przed zachodem słońca, panie, tak myśmy go nie widzieli, ojca, aż jak nas wywodzili do Rosji. Dwa tygodnie po aresztowaniu ojca aresztowali starszego, najstarszego brata też. I oni oba siedzieli w więzieniu, w stryju. Matka jeździła, odwiedzała, ich brata zawoziłem jakieś, panie, pociuszki, tam jedzenie. No i nastała zima, 10 lutego, chyba była pierwsza godzina w nocy. Zapukali, znaczy nie pukali, ale walili w drzwi, panie. I przyszli Rosjanie, panie, i zabieraj się z rzeczami, znaczy zabieraj się z rzeczami, ale dali tylko tam, wie pani, może 20 minut i to kto co złapał, rzeczami, to, panie, to matka jeszcze złapała bochenek chleba, panie. I wsadzili nas na... Ale spakowaliście trochę rzeczy, zdążyliście, czy nie mieliście czasu? Proszę pani, ja ojca buty takie, ojciec miał oficerskie, nałożyłem sobie, panie, ale tak pobieraliśmy się co mogli, panie, na sanie i do kościoła nas zabrali. I z całej kolonii, osady, panie, wszystkich Polaków zwozili do kościoła, a później rano, jak się już rozwidniało, to nas wszystkich wsadzili na sanie z powrotem z kościoła, panie, i do stryja, na stację kolejową. Przyjechaliśmy na stację kolejową, to i nas do wagonów, wie pani, tych towarowych. Wsadzili, panie, matka zaczęła prosić, żeby ojca wypuścili z więzienia. To tam nie chcieli w ogóle rozmawiać, ale zaczęła płakać, panie, myśmy też naturalnie. I panie, za jakieś może 2 godziny i ten pociąg ruszył, przyprowadzili ojca do wagonu. Dwóch Rosjanów, prawda, tych ciubareków, panie. I zamknęli wagon i pociąg w nocy ruszył, proszę pani, myśmy jechali chyba 6 tygodni, panie, tym pociągiem. Zimno, to tak, wie pani, matka wzięła tam pierzynę, to wie pani, moja siostra miała ten czas tylko 1 miesiąc po porodzie, panie. No i miesiąc czasu. I nas wjeździ, panie, aż za Ural. Jak wjechaliśmy do Rosji chyba po 2 tygodniach, to zatrzymali pociąg, ale na polu, normalnym polu i na takim zakręcie, pani. I ci ciubaryki, panie, to Rosjanie z karabinami, z bagnetami, panie, i nas wypuścili na pole. To pierwsza rzecz, panie, tam, wie pani, załatwiali się i tak dalej, a w wagonie to wyrąbaliśmy taką, znaczy nie my, tylko ci starsi, tą dziurę tak obgrodzili takimi workami, panie, dla własnych potrzeb. I nabrali śniegu dużo, wie pani, to topili później, żeby pić, bo oni nie dawali nam nic, panie. Na tym, co myśmy mieli, proszę pani, z domu i tak dalej, bo tam później zorganizowali w wagonie, po prostu taki magazyn zrobili i każdej rodzinie po troszkę wydawali co dnia, żeby, wie pani, żeby wytrzymać ten głód. W końcu przyjechaliśmy do stacji, nazywała się Noszul. To jest Komi Oblast. I wsadzili nas takie sanie. No ja szedłem na piechotę cały czas. Matka niosła tą siostrę na rękę, bo to maleństwo było. A